sygnałem. Wierzę się, w ogóle cieszę się z takiej nagrody, bo kiedyś to znaliśmy... Roku sygnałem wiem, dwa, tak? Leszka Kowalskiego, Stefana Petrzela, Lucjana Błaszczyka, teraz patrzymy na prezentację polskiej telewizji. Xing, Xiang, także cieszę się, że tutaj pani Renata jest w stanie sięgnąć po wicemistrzostwo Polski. Fajnie, że nie przegrywamy z tymi Chinkami, tak? Jest pani Renata, czy nie? Pan prezes klubu Marcin Pawlak powinien tutaj... A jest pani Renata, klasy. Klasycy mówią o mistrzyni celuloidowej piłeczki. Dobry wieczór, witamy pana. Ja nazywam tego jubilatu takim mistrzem celuloidowej piłeczki jubilatorów Witold Miśka. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski dziennikarzy. Tak się złożyło. Szerokie talenty. Serdecznie gratulacje dla pani Renaty i przechodzimy do następnej kategorii. Dziękujemy. Tak, podziękujemy. Dziękujemy. Zdjęcie. Poprosimy panów fotoreporterów o wspólne zdjęcie dla tutaj wszystkich nagrodzonych i wręczających. Do 7 do 8. Nie ty. Do 7 do 8. I spotkałem się w finale. Sadecki. Skończyły się treningi, już koniec. Potem ja im przywiozłem to zaliczkę, żeby do rodzaju. Zrobiłem im się. Znacie się. Andrzej Maciejewski, twórca. Zostanie twórca karate na numer 6. Wychowawca wielu mistrzów świata. Jeszcze więcej. A zawsze jest? Jest, już nie na chwilę. Proszę te owacje na początku świadczą, że chyba.
miał znajomego wokół siebie. I w straży. Andrzej Maciejewski. Jego zawodnicy w tym roku stawali na najwyższym stopniu poziomu pucharu Mistrzostw Świata w Łodzi. Trener roku 2012, karate tradycyjne, Andrzej Maciejewski. Zgoda za pana trenera. Dyploma ja tutaj przygotuję. Pan Robert Persona w swojej grupie ochrony biznesu zapewne chciałby mieć fachowcem. Niezwykle jest miło powitać Państwa, bo ja prawie jestem jak u siebie, bo Akademia Karate mieści się za ścianą. Strasznie się cieszę, jest taka miła atmosfera i życzę Państwu, żeby cały bal był tak sympatyczny i również ten cały rok, bo to jest nowy rok i myślę, że środowisko sportowe, a szczególnie środowisko karate przysporzy jeszcze wielu, wielu zbiorów w tym 2013 roku, bo 13 jest zawsze szczęśliwa. Dziękuję. Andrzej Maciejewski, trener roku 2012. Wspólne zdjęcie jeszcze tutaj z wręczającymi laureata w tej prestiżowej kategorii trenera roku 2012. A ja, ponieważ tutaj już Państwo się domyślacie, że historia może dotyczyć piłki nożnej, skoro Stefan Majewski i prezes Zbigniew Barnik pojawiają się na scenie, to chcę przywitać dzisiaj serdeczników przyjaciół naszego gościa, naszej perły, naszego laureata. Między innymi pojawił się tutaj w Lublinie na specjalne zaproszenie dyrektor zarządzający firmy Sport5, ogólnie rzecz biorąc prezes tej firmy w Polsce, Andrzej Baczyński. Andrzej, dobry wieczór. Fajnie, że padłeś do Lublina. Jutro tutaj przyjedzie wielu byłych piłkarzy reprezentacji Polski. A teraz już po człowieku, który jest tą 21. sportową perłą Lublina. Chłopak, który pochodzi stąd, który zaczynał w Motorze, który potem grał w Lechu Poznań, wyjechał do Francji. Wiele lat w Olympique Lyon, potem Racing Lens, wreszcie Katar, Al Rayyan, następnie Austria i występy w Austrii Wiedeń. Wiele meczów w Lidze Mistrzów, wiele spotkań europejskich pucharach. 96 meczów pierwszej reprezentacji Polski. Mecze podczas Mistrzostw Świata w Korei Południowej i Japonii, podczas Mundialu w Niemczech, a także podczas Euro 2008 na boiskach Austrii i Szwajcarii. Grał przeciwko największym napastnikom świata, wielu z nich skutecznie zatrzymywał. Francuscy komentatorzy mówili Jacques Bach. Ja powiem po polsku zwyczajnie. Panie i panowie, przed wami super perła sportowa Lublina. Jacek Bach. Przed kamerą czy przed mikrofonem, ale dzisiaj musi to zrobić. Jacek Bąk. Sportowa perła Lubelszczyzny.
to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Dostałem taką nagrodę od prezydenta miasta Lublina. Dziękuję bardzo. I teraz niech Państwo rozumiecie, prawda? Myślę, że Jacek przede wszystkim swoją drogą za wszystkie lata jakby udowadnił, jakim jest człowiekiem. Stefan Majewski, dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, tutaj chciałby zabrać głos. Ja sobie pozwolę też kilka słów powiedzieć, bo powiem w ten sposób. Zaproponowałem kiedyś Jackowi, czy jeszcze chciałbym może zagrać, ale jego skromność powiedziała, że jeżeli raz powiedział, to więcej już nie będzie grał, dlatego ma tylko 96 meczy. A to proszę mi wierzyć, jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Za to serdecznie gratulacje. Dziękuję bardzo. Ja muszę Państwu zdradzić jedną historię. Jacek Bąk obiecał, że jeśli jeszcze da radę, tutaj mówimy jakby o przedziale czasowym i motor będzie w Ekstraklasie, to on obiecał, że te kilka minut w motorze jeszcze na boiskach Ekstraklasy zagra. Tutaj musi to publicznie jakby zadeklarować. Będę próbował. Śląska pochwala na pozbawienia stadionu. Będę trzymał wagę. Będę na pewno biegał, ćwiczył, może się rozumie. Dziękujemy bardzo. Pół Czernina po 40 na Mistrzostwach Świata, to myślę, że Bogu po 40 spokojnie jeszcze te kilka minut w Motorze Lublin rozegra. Sportowa Ferma Lubelszczyzny 2012, Jacek Bąk, teraz pilot dla fotoreporterów. Jest ostatnia,
jest ostatnia chwila. No i prosimy pani Dorota Grant-Gajewska. 9. Już notujemy. Pan Tadeusz Ryba. 8. Pan Jacek Czarecki. Dzień dobry, witam Państwa. 7. Pan Zygmunt Kępka. O, Veliko, klubowi, zarządowi numerowi, Nikitowicz, polskojęzyczny. No to już ci powiem. Turnikowi i głosowania. Dziękuję bardzo, proszę zostać z nami. Rozszyfrowaliście tam mnie? Tak jest. No z tymi ptaszkami takimi. Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić Państwu sportowca, który zajął 8 miejsce, a jest nim Małgorzata Majerek. Znakomita szczypiornicka od wielu, wielu lat w doskonałej formie Małgorzata Majerek Esper Lublin, piłka ręczna, miejsce 8 w 51. plebiscycie Kubiela Lubelskiego, najlepszy sportowiec Lubelszczyzny za 2012 rok, Małgorzata Majerek. Trzeba odczekać, bo się... Długie czwórko zwierzcze, poprosimy. Właśnie, trzeba to zrobić. Chcę zapytać Państwa.
koleżanki uprzedziły mnie, że mam mówić bardzo szybko. Jest mi niezmiernie miło, że znalazłam się w 10. plebiscytu na najlepszego sportowca Lubelszczyzny. Oczywiście jest to wyróżnienie dla całego mojego zespołu. Zespołu, który pomimo, że zmaga się z ciągłymi problemami, od lat utrzymuje swój wysoki poziom sportowy i od lat jest największą drużynową wizytówką Lublina. Dlatego dziękuję wszystkim tym, którzy ciągle w nas wierzą, wspierają nas każdego dnia i są z nami na dobre i złe. Dziękuję. Miejsce 8. Małgorzata Majerek, Esper, Lublin, Kilkaręczna. 57. Prezes Karyski. Ogromny zaszczyt ogłosić, iż 7. miejsce zajął pan Konrad Czerniak, Sokław Pływania. Teraz oczywiście, jak już państwo wiedzą, ale tradycyjnie mama na posterunku. Ostatnie dwa lata z rzędu triumfatora tej imprezy. Teraz na miejscu 7. Konrad Czerniak, Wisła Puławy Pływanie. Syn trenuje, mama się bawi, tak powinno być. Na Olimpiadę. Siódme miejsce. No właśnie. Jest to metod dziecka. No. Poprosimy mamę o tego słowa. Bardzo miło odbierać po raz kolejny zakonaną nagrodę, to już jest po raz czwarty. Konrad niestety nie mógł być osobiście, ponieważ już 2 stycznia musiał wyjechać z powrotem do Hiszpanii, gdzie przygotowuje się do swoich najważniejszych w tym roku zawodów. To są Mistrzostwa Świata, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Barcelonie. Chciałam pogratulować, ponieważ jest to święto sportowców. Gratuluję wszystkim sportowcom, którzy byli nominowani do tego plebiscytu, którzy są wyróżnieni. I życzę wam pasji w uprawianiu sportu. I czasem, mimo małych niepowodzeń, na pewno osiągniecie ten najwyższy cel. I życzę sobie i państwu tego, aby rok 2013, który będzie obfitował w wiele pięknych wydarzeń sportowych, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Polski, aby sportowcy z Lubelszczyzny byli tam głównymi bohaterami. Dziękuję państwu. Dziękujemy serdecznie. Miejsce 7. Konrad Czerniak, a my mamy już przechodzimy do miejsca 6. Mariusz Miebala. Zakłady azotowe ławy. Głosowania losując numer 6, wtedy się skrzywiłem, bo zawsze myślałem, że ile było wylosować jeden trójkę, ale teraz czytając, jakie jest nazwisko w tym miejscu, bardzo się cieszę, ponieważ ja jako Połowianin, przedstawiciel Zakładów Azotowych Puławy oraz były piłkarz ręczny, mam teraz przyjemność odczytać to nazwisko. Maciej Stęczniewski, piłka ręczna Puławy. Dziękuję także wszystkim, którzy zdali do mnie głosy.
Oczywiście dziękuję sponsorowi Zakładom Azotowym, które tutaj są z nami i dziękuję oczywiście całemu klubowi, zarządowi i rodzinie, która przypykała mi na to, że dzielę życie na rodzinie w Kerencie. Także jest mi bardzo miło, dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, gratulujemy. Teraz są dzień numer 5. Niestety na pewno nie kolarz, bo tu kolarz w nie będzie. Muszę zakomunikować. Piąte misy tego Dani Sakira. Dawid Sakira, także Lubelski, Węgiel, Lublin, Żużłowiec. Dawida, nie mam dzisiaj z nami, prosimy pana Jacka Ziółkowskiego, który w jego imieniu obierze statuetkę. Przepraszam, proszę księdza.
Justyna Marcinia. Zanim... Na pewno.
Karate tradycyjne. No to oni Góra w zrobili tym. Akcję. No tak, ale to jest akcja. Szanowni Państwo, mam zaszczyt mieć pierwsze miejsce. Nie wiem, że w Instytucie Głowy Lubelskiego, ale w przygodzie prawniczego zadań się zajmuje. Zajęła pani Justyna Marcin. Chciałabym podziękować również kurierowi lubelskiemu za samą tą nominację.
podziękować władzom miasta Lublin za wspieranie naszych działań, Radę miasta Lublin za te wszystkie inicjatywy, które prowadzimy razem, sprawiając, żeby Lublin stawał się miastem bardziej przyjaznym dla mieszkańców Lublina i bardziej radosnym. Kończąc już powolutku, chciałabym również powiedzieć, że jest to wymarzone zwieńczenie tamtego roku moich wszystkich uzyskanych tytułów, ale patrzę do przodu, ponieważ już za miesiąc rozpoczynam eliminację do 7 Pucharu Świata, który w czerwcu odbędzie się właśnie na tej hali w Globusie. I chciałabym z tego miejsca powiedzieć, że przyłożymy jak najwięcej starych do tego, aby ta impreza stała się imprezą światowego formatu oraz aby lubelscy karatecy zaprezentowali się z jak najlepszej strony swoim lubelskim kibicom. Dziękuję jeszcze raz, gratuluję pozostałym sportowcom. Wyjątkowe zdjęcie. Tutaj poprosimy, żeby się nasi mistrzowie, laureaci ustawili do wspólnego zdjęcia.